Cześć, tu Jaromir. Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku z gry Stellaris. No dobra, mamy oczywiście bardzo obszerny komentarz od Darfa, związany tam, możecie sobie poczytać pod poprzednim odcinkiem, bo to trudno go steścić, a propos właśnie co dają urzędnicy, co naukowcy, różne jakby na planetach, jeśli chodzi o bonusy i tak dalej, i tak dalej. A my wracamy tutaj do... Ja tak przeglądałem, no mniej więcej w zasadzie na razie niewiele mamy tutaj do zrobienia, powiedzmy. No można by oczywiście jakby minmaksować coś tu z populacją, ale na razie chyba nie ma sensu. Tu na kupie złomu co najwyżej. Czy myśmy tutaj zdjęli? Nie, nie zdjęliśmy. Wytwórcy, no tu tak czy siak czekamy, aż po prostu te zniszczenia odbudujemy. No i tyle. Dobra. Konsolidacja towarów się zastanawiałem, bo mamy problem z jednością. To troszkę już wychodzimy na plus, ale no właśnie, to wszystko jest z tego edyktu, który żeśmy tam włączyli, żeby mieć jakby kredyty energetyczne, byliśmy na minusie, więc na pewno musimy zadbać o kredyty energetyczne w różnych miejscach i sobie to zwiększyć. Natomiast no tu na przykład ten system przejąć, tu będzie od razu plus 6. Natomiast tu mamy też coś takiego, nie wiem, tylko właśnie, jeżeli zrobimy, mamy zrealizuj, czyli mamy jedność plus 5%, ale też utrzymanie dronów plus 10%. Tu mamy utrzymanie 25%, ale jedność 10, no i jeszcze też jeden wpływów zabieramy. Więc teoretycznie szybciej zrealizujemy tą konsolidację towarów, a z drugiej strony no może nam tutaj znowu być problem z kredytami, więc myślę, że na razie chyba nie ma jakiegoś takiego problemu, aczkolwiek szkoda tej jedności. Teraz jeszcze zauważyłem też jedną rzecz, mianowicie ten statek badawczy, nie wiadomo po co leci gdzieś tam, kurka blaszka, jak to jest nasz archeolog, jednostka archeologiczna, tak? To są kompozyty, tu mamy archeo, a ten jest jeszcze lepszy archeo i on, gdzie ty jesteś? Kurde. Gdzieś ty jest. A tutaj archeo robisz. Szansa leci tutaj. To szansę można by wysłać gdzieś tam dalej, bo ona ma bonusy do jakieś obliczania i tym podobnego. Natomiast ty, bo tutaj też masz kolejne lokalizację archeologiczną, więc możesz tutaj robić wykopaliska. Po co gdzieś tam będziesz leciał, nie wiadomo gdzie. A, właśnie, odpauzować zapomniałem. Co mamy? Wspólnota ma nowego Empire Motron. Bardzo dobrze. Recycling, bla bla bla. Czy my możemy coś w tym momencie zaproponować sensownego? Handel galaktyczny. Kurczę, ja nigdy nie lubiłem tej wspólnoty galaktycznej. Jakoś zawsze to było mało intuicyjne dla mnie, żeby to używać. Łooo, kurde. Zagłada świata. Zagłada? A gdzie to jest? Rix, niestabilny tektoniczny świat macierzysty. Rixani w końcu eksplodowaj. Rixani Council już od dawna zapowiadali jego zagładę. Tu? Rix. Bum. Bezkresność podwójnej Helisy. Tutaj Rixaru. Okej, okay. Czyli co? Zniknęli, koniec. A nie, tu mają jeszcze Rixaru. Construction complete. Dobra. No dobra. Co tu mamy? Kolejne roszczenia. Teitera. Dobra, czyli one się tu dalej przymierzają. Bastion. Jeszcze nie możemy ulepszać, bo czekamy, aż będziemy mogli to zrobić, bo ja bym tutaj ulepszył. Ten Archenar warto jednak umocnić, moim zdaniem. Czy ty już coś tu zrobiłeś? Jak to brak rozkazu? Zbuduj stacje górnicze. Nie, nie rób brak rozkazów, bo to nie jest dobre. Mamy pakt obronny chyba, tak? Czy ja już zrobiłem ten pakt obronny, czy zapomniałem? Communications alert, dobra. Co my mamy z nimi? Tak, mamy pakt obronny, bardzo dobrze. Porozumienie badawcze, tylko to znowu zrzuci nam tego. Miresz, dobra. Na razie możemy się na to zgodzić, zawsze się nam to przyda. Tu jakiś pakt obronny jest. Kurczę, wszystko nam spada, kurde. Coraz bardziej nam wszystko spada.
A czy wyście już tu zrobili? Tak, już macie minus 2, więc za chwilkę będzie coraz lepsza stabilność i się tutaj wszystko wyrówna. Węzeł energetyczny też daje. Daje czy nie daje? Dron techniczny. Nie, wydaje mi się, że tu jeszcze brakuje wam troszeczkę mieszkań. Podstawa, wydajność budowy, kredyty energetyczne to tylko robi większe. To też potrzebujemy, ale generalnie rzecz biorąc teraz, czy my możemy jeszcze tu jakiś budynek zrobić? Oczywiście nie mamy minerałów, ale to nie jest problem. Laby, drony, mieszkania plus 4. Plac symulacyjny. Dobra, zróbmy zwykłą dzielnicę. A, nie zrobimy, bo będzie brakować teraz. Dobra, to poczekamy chwilę. Mamy nasze statki upgrade'owane. 39 na 40. Wszystko jest kompozyt. Tu coś Darf, czy ktoś chyba pisał jeszcze a propos konfiguracji tych statków. To nie Darf pisał. Możliwe, że widziałem, ale sobie nie zapisałem tej niestety. Nie zapisałem sobie tego komentarza. Tak notabene jeszcze będzie takie może ogłoszenie. Na razie jeszcze nie wiem, ale niewykluczone, że nawet od tego odcinka patrząc będę niestety zmuszony nagrywać na zapas trochę odcinków albo przerwać na chwilę serię. Może wystąpić taka sytuacja, już nie chcę się rozgadywać, bo jeszcze no, się sytuacja zmienia dynamicznie, że po prostu praktycznie przez miesiąc nie będę w stanie nic nagrywać. To jest bardzo dużo. Mam trochę zapasów porobionych z różnych innych serii, ale te serie, które idą na bieżąco, czyli War Tales, Stellaris, no nie wiem, czy uda mi się po prostu nagrać tyle zapasów, więc nie wiem, czy wyprzedzająco nie będę w tym momencie musiał po prostu coś ponagrywać. Troszkę głupio, no ale no z pewnymi rzeczami nie mam wyjścia, niestety, więc jest jak jest. A co to tam Prime jest? Wy się nie możecie połączyć? Nie. To jest druga jakaś flota. Tu już nic więcej nie zrobimy. A kompozyt jest 0. Dobra, to wywal. Tu masz 38, możesz zrobić tak. Tutaj masz też korweta, kuweta? Kuweta, dobra, same kuwety są. Dodaj jednostkę, fregatę byśmy zrobili. No tam nie mamy fregat, a tu mamy fregaty. Więc na razie po prostu tak róbcie. Zużyliśmy i tak wszystko. Kupa złomu 1. Przywrócono porządek. Bunt został stłumiony. Bardzo dobrze. Znaczy, no został stłumiony. No, wyrównało się to po prostu wszystko i tak dalej. Nie? Już mamy tutaj... Mieszkań troszkę brakuje, ale nie jest tak tragicznie. 65. Co tu się dzieje? Bulion. Naprawdę bulion. Wolonis. Gdzie jest bulion? Gdzie to jest? A tutaj jest. Cała powierzchnia globu usłana niszami, gęsty szlam, fascynujące, plus 3, albo spalić mi to na popiół. Kurde, jedność byłaby fajna, kurczę. Bo te jedności mamy do tyłu troszeczkę, ale dobra, no, zawsze możemy zrobić tak. Czy ty coś robisz? Brak rozkazów. Coś możesz gdzieś robić jeszcze? Nie. To weź automatyczna eksploracja, pyk. Rozpocznij. Teraz ty sam możesz tam gdzieś lecieć w buroki. Tu co mamy? Do środka! Nikogo nie ma w domu. Gdzie nikogo nie ma w domu? No słychać, wieje wiatr. A, tutaj nikogo nie ma w domu. No to kopcie dalej. Co tu się dzieje? Pak obronny. To już było stare. To jest. Empire Magur zamyka granicę. Gdzie wy w ogóle jesteście? Magury. Tam se jesteście. Ryksani, a my w ogóle wszystkich już, chyba żeśmy jeszcze, zaraz,
Kogo nam tu jeszcze brakuje? Nie, mamy. Zemstą obatłych już mamy. Cyberki mamy, więc wszyscy są, że tak powiem. Zemsta upadłych nawet jest całkiem blisko. Znaczy blisko w bezwzględnych jednostkach. Co za problemy? Konsolidacja. Rywalizacja. Urząd Rozrostu ogłasza, że Imperium Magur jest jego rywalem. Dobrze, to jest polityka. Wypowiedzenie. Humankind Empire of Up wypowiada wojnę Queptilian. Wow. To jest ciekawa informacja. My nie musimy w tym uczestniczyć, bo, że tak powiem, jesteśmy tylko zobowiązani do paktu obronnego, ale, kurczę, może, jeżeli ci by sobie radzili, oni mają siłę floty potężną w porównaniu z naszą, a ci mają jaką siłę flotę? Większą. Czyli Queptilianie, jak zaczną dostawać w ciry, to można by zrobić napad na nich. I sobie tutaj odblokować w tą stronę wyjście, nie? Bo to chyba jest jeszcze troszkę pustego. Dobra. Handlowa. Aktywne połączenie czujników. Możemy wam też dać aktywne połączenie. Nie chcecie. A łączność? No, łączność już prędzej. Co by wam tu dać? Bo my nie mamy za wiele. No, towarów trochę, kurczę. Szczerze mówiąc, mało czego mamy. Ale jakby, nie wiem, 100 dać. O, to aż za dużo. Będziemy tak sępić. Tyle możemy dać. To nie powinno naszych celów produkcyjnych na 10 lat zatwierdzić. Będziemy widzieć, co się dzieje po prostu. Construction complete. No i? Alert. Non-standard space entity encountered. Non-standard space entity space? Co? Dobra, i teraz widzimy wszystko, co jest. Co to jest? Tu jest jakiś ten. Tu mają floty 3700, no 3000 mają tutaj, nie? Tutaj mają bardzo mało. Tu mają też bardzo mało, ale to nie, to jest Queptilianie. Przynajmniej tyle widzimy, nie? Ci mają ile? 3800, 4000, 3900. No to wydaje mi się, tylko którędy oni mają, oni mogą tylko tędy wlecieć, w objęciach strażnika wrót. A tutaj prawdopodobnie nie są w stanie przelecieć, bo to wygląda jakby coś tam się działo, więc oni chyba tędy mogą do nich tylko wejść, bo tutaj nie widzę żadnych połączeń. Tu jest jakiś jeden, ale do tej gwiazdy nieznane, to oni jeszcze tu nie byli. Czyli oni mogą tylko tędy wlecieć? Tak naprawdę, bo tędy podejrzewam, że nie mogą. Ja się zastanawiam naprawdę, czy nie zrobić kurde też. Nie wypowiedzieć im wojny. Możemy tak zrobić. Podbój. Według roszczeń jest to pewna opcja, ale zobaczmy, jak się sytuacja będzie rozwijać, gdzie będą lecieć no ziomale. Ci lecą w ogóle tu, te floty, no może oni tędy przejdą. Ci lecą tu. Porozumienie badawcze. Dobra. Czyli ci się stąd już wyemigrowali. Ja się zastanawiam. Stację górniczą budujesz. Ty co robisz? Brak rozkazów. Wiesz co? To weź mi to zrób tutaj. Zbuduj bazę gwiezdną. Żebyśmy takiej dziury w środku nie mieli. To jeszcze trzeba będzie też ogarnąć, ale to nie od razu. Chociaż w sumie nie wiem, ile tutaj było. 1300, to byśmy dali radę. Przywódca,
Mamy jeszcze jakiegoś przywódcę? Nie mamy. Dostępni. Komandor. On jest na Prime. Brak roz... 8-8... A zaraz, chwila, moment. Ty jesteś... kurde, już mi się mieszają. Kalkulator agresywny. A tutaj agresywny ośmiokąt. Prime. No nie, on jest tutaj. To jest jeden komandor. Ośmiościan, no właśnie. Komandor trapez. Większa szansa wycofania się z walki. Plus 10 koszt utrzymania wojennych stopak w energii plus 20. To mi się nie podoba. Algorytmy, ale to wszyscy mają algorytmy taktyczne. Dlatego tak dużo za to płacimy. Tu jest co? Dewiacje. Zasięg broni, ale jest gromadzenie doświadczenia. A tutaj masz co? No to tego trapeza najlepiej byłoby wziąć. 2 miesięcznie, kurde, ale jesteśmy z jednością troszkę do tyłu. To nas trochę nie stać na tamtego gościa, więc na razie może nie. Na razie może nie. Poza tym jak ruszymy to, to momentalnie nam, kurczę, zabraknie kasy na dalsze tutaj rzeczy, ale moglibyśmy na przykład te systemy tutaj raz, dwa, trzy, kurczę, wyhaczyć, nie? Oni sobie wszyscy polecieli, tu jest 3000 leci, tu mamy 3900, zobaczymy kto wygra, ale pytanie, czy ci, jak ci wbiją tutaj, poczekajmy, zobaczmy, co się będzie działo. Co my mamy tak, kurde, kiepsko? Węzeł energetyczny jest ok. Zbuduj dzielnicę produkującą energię, bo musimy troszkę więcej energii mieć. Tu jeszcze mamy za mało ludzi, żeby cokolwiek z tym, bo tu jest co? Brakuje mieszkań dla populacji, no to tu musimy jakby zrobić, ale nie mamy oczywiście minerałów. Troszkę nam brakuje, kurde, do ofensywnych działań. Alert. Non-standard space entity encountered. Jakie non-standard coś tam? To idźcie stąd. Non-standard entity coś tam, ale o co wam chodzi? No idea. Polityki edykty. No te subsydia pojemnościowe musimy mieć, bo już jesteśmy na zero, kurde, z kredytami. Co nas tyle, kurde, kosztuje? Cholercia. Stacje górnicze, sprzedawaj zasoby. No kurde, bardzo mnie to martwi w tym momencie, bo jesteśmy i tu na minusie. No możemy tą dzielnicę zrobić, ale jak nie będziemy mieć dużo populacji, no to nic nie zrobimy. Tu jest co? Chwila, moment. Drony techniczne są na full, no więc mogą jakby tutaj produkować. Na kupie złomu, ja myślę, że drony techniczne można wydać na bonusie. A reszta, no to tam w zależności od tego, co wam jest potrzeba. Co to jest? Dron tropiący. Plus 9. No, poprawiło już trochę. Nie zrealizowano celu. Jedność na miesiąc. Minus 50. No. Jak to skończymy, tą konsolidację zasobów, to się nam to po prostu poprawi. No, na razie jesteśmy przez to uziemieni tutaj. Daktylia kurecka dołącza do Star coś tam Coalition. Dobra, niech se dołącza. Urząd Rozrostu zawiera traktat o migracji z Imperium Zjednoczone Elfy. Bardzo ładnie. Dobra, zobaczmy, co się tu dzieje. Oho, ci już tu lecą. Ci tu jakoś są. Fala, trzecia fala i czwarta fala. 3900 tu się jeszcze pojawiło. A, to mają dwa, kurde. Dwie floty. Dobra, co tu się dzieje?
Daktylia kurecka zawiera porozumienie z Imperium Syntków, Kreszyk, Urząd Rozrostu zawiera traktat z Imperium Zjednoczone Elfy i tak dalej. Tu jest dużo różnych rzeczy się dzieje. No to na dół. Dobra, kopcie dalej, nie denerwujcie mnie. Bo ja chcę zobaczyć tu się, co się będzie działo. 3900. Dobra, ci już się tu wskoczyli. A ci w ogóle poszli tutaj na ich, na ten, na to miejsce. Communications alert. Daktylia królewska Imperium Queptilian jest po rywalem. Dobra, co tu się dzieje? Daktylia królewska, zawrzyj porozumienie badawcze. Damy radę? Dobra. Damy radę. Dużo się dzieje po prostu. Dobra, ci tutaj w ogóle wbili. I tutaj mają, no, bujny bukiet 4 plus 3000. Tutaj mają 3800, ci mają 3200 i tutaj mamy 3900. Dobra, zaraz będzie się tu... Oho, tu uciekli. Co za non-standard znowu? Aha. Bieracze wody, idźcie tutaj dalej, nie denerwujcie mnie. Ci polecieli tu. Bukiet. A tu jak jest? A, 3600 przeciwko temu. Będziemy w stanie zobaczyć, co tu się dzieje? Czemu ci tam lecą? Ej, halo, kurde. Chciałem zobaczyć, jak to wygląda tutaj. Jakie wyszukiwanie. Czemu ci uciekają, kurde? Co to jest? Że macie 3800, tu macie 3900, ale tu jest 3700. Co to za manewr dziwny? Communications. A nie, biją się, dobra. Bez sensu. No i dostaną w ciry, bo po prostu nie połączyli flot. No bez jaj. I teraz dopiero na nich ruszyli. A, jeszcze 4000. Dobra, no to teraz powinni dostać w... Ale troszkę tak to... Dobra. Zniszczyli w Trymiga. Tu mamy co? Kiełkujący bukiet. Czyli tu mają jeszcze 3200. O rany, oczywiście nie zauważyłem. Badania techniczne. Inhibitory by się przydały. To by się przydało. Energia z budowy baz gwiezdnych. To potrzebujemy. I to w Trymiga, niestety. Załóż ambasadę. No dobrze. Co to jest? Propozycja pokoju. Propozycja traktatu handlowego. Gdyby nie to, że jesteśmy na tym takim, kurczę, zakijanym minusie. I to jeszcze trochę, to ja bym po prostu tutaj, no nie wiem, te roszczenia... Można by wysunąć na przykład roszczenia tu i tu na przykład. A zaryzykujemy, kurczę. Tylko właśnie, żeby zrealizować te konsolidacje towarów. No i to jest problem. Zobaczmy, na jakim minusie będziemy najpierw. Aha, wy jeszcze musicie zaraz, bo wy macie update'y, ulepszenie floty, ulepszenie najpierw. Gdzie my tu mamy jeszcze? Tu możecie to przejąć. A ty się tu nie nudź, tylko stacje górnicze rób. To będzie plus 6 zaraz. Czy wy się jeszcze nie naprawiliście? Jej, ile się tu dzieje różnych rzeczy. Traktaty handlowe. Humankind.
Quiptilian. Bo dopóki oni ich tu angażują, to dopóty mamy szansę, nie? Bo później już będziemy mieli dwie floty po 3000 czy prawie 4000 przeciwko nam, nie? Ship augmentations completed. Alert. Non-standard space entity encountered. Nie wiem, co ten non-standard space entity encountered. Chyba, że ten, co poleciał gdzieś tutaj. Coś tam, kurde. Ten może. A, bo ten Miresz Mandate. Tu są jakieś samiec kosmicznego wieloryba. Pewnie to jest, że tak powiem, ten. Co jest? Porządkowanie. Construction complete. O rany. Nie straszcie mnie. Główny toster. Drony techniczne. Weź jeszcze zbuduj jedno, bo musimy to mieć. Natomiast tutaj na kupie złomu. A miejsce na budynki, to ja wiem, ale nie wiem, czy coś zrobimy, co by nam tutaj dało. Jedność. Ale koszt utrzymania 6. No to jest coś za coś, kurde. No niestety. Na razie tutaj możecie zbudować takie coś. No, ja wiem, że to może nie jest optymalne, ale potrzebujemy kasy. Co tu się dzieje? Głęboki sen, średnia temperatura. Adaptacja, bardzo dobrze. Construction complete. Dobra, ty już tu zrobiłeś construction complete. Co jeszcze możesz zrobić? To jest tylko ten. Tyle możesz zrobić. Więc na razie se leć tu. Ale nic nie buduj. A ty, stacje górnicze. Stacje badawcze na razie rób. No dobra, co tu się dzieje? Zakończono wykopaliska. Aha, dobra, ty zakończyłeś wykopaliska, więc nie masz co robić. Tak, tu jest zakończone, tu już zakończone. Czy coś jeszcze gdzieś możecie ogarniać? Nie za bardzo, to wiesz co, pomagaj w badaniach gdzieś tutaj i już. O Jezu, się tu coś zategowało. A nie ma teraz tego pomagaj w badaniach? To się chyba zmieniło. Może nie, może zrób badanie automatyczne już. Lecę gdzieś tam. To się zmieniło, ja nie pamiętam chyba, co, na co się zmieniło, co tu jest. Rynek galaktyczny, to możemy zagłosować za. Się zawsze przyda. Jak to tu wygląda sytuacja? Humankind jest. Humankind jest. No to w zasadzie Queptilianie się tylko tutaj uciekli. Tak, podbili ten system, będą coś tam robić. Co jest? Posiłki w drodze. Rywalem. Kreshik Star jest teraz gwarantem niepodległości. A gdzie jest Kreshik? Kreshik. Żeby oni nas tu nie zaatakowali skądś. Daleko chyba są. Nie wiem, gdzie są Kreshiki, ale chyba nie blisko. Kreshik, Dyktylia, dobra. Jesteś do rywalizacji. Humankind, tam się jakieś robią różne dziwne rzeczy.
Mam nadzieję, że się nie robi federacja przeciwko technological acquisition successful. Przeciwko humankindom. O, gwiezdna twierdza. No to jest też fajne. Dopalacze, podstawowe statki szturmowe, to by się też przydało. Co to jest? Punkty kadłuba, rzadka technologia. Dobra, bieraj to, rzadką technologię. Wy to dolecicie dzisiaj, czy jeszcze nie? No bo w zasadzie, jak tutaj ta flota nam doleci, to jesteśmy gotowi, nie? Zrobić tutaj pewien problem kolegom i koleżankom, którzy nas skweptylianą. Budujesz, bla, bla, bla. A, ty w zasadzie możesz tu kurde zrobić, żeby... No. Proszę cię bardzo. Ale dobra, mamy 30 minut, więc na razie to są jakby przygotowania do tego wszystkiego. A zobaczymy w następnym odcinku. Kurczę, no chętnie bym po wasze komentarze, kurczę, tutaj poczytał, ale za tydzień... Za tydzień, kurczę... Ja chyba muszę już teraz zacząć nagrywać na zapas, żeby te parę odcinków, kurczę, nagrać, żebyście w ogóle mieli co oglądać, jak ja nie będę dał rady nagrywać. Nie wiem, zastanowię się. W każdym razie tak czy siak piszcie coś w komentarzach, jak macie ochotę, no zobaczymy. Najwyżej nie uwzględnię, jak coś będę nagrywał od razu teraz na zapas. Trzymajcie się, cześć.